Witam wszystkich Dzisiaj mamy majówkowe zmagania Oto takim zestawem Ursus kontra Sipma e, Ogólnie no Ursus wymaga trochę tam napraw Jak to wszyscy mówili, że to padlina Więc no trochę ciężko ma wam powiem, ale ogólnie Nie jest tym słabszy od sześćdziesiątki, a ja nawet wam powiem, że O dziwo jest dużo mocniejszy Wymiary ciągnika i pojemność silnika widzę niedużo nie mają do opinii społecznej. No a tu jak widzicie, trawa koszona w poniedziałek. Mamy sobotę sprasowana. Co dużo nie ma. Jakby ktoś mówił, że się siano nie uda i jest niedobre dla krów, to wam powiem tak. Dopiero na takim sianie mam przerosty. Na żadnym szuwarze ani na starym nie ma przyrostu prawdziwe przyrost ja mam na tym sienie, tylko się dam troszkę I ja wiem, że bydło rośnie a jak dam szuwaru to, to tylko Mogę pościelić, wiecie i no i patrzcie dwa Wołeczki wyszły i tak to wygląda Trawa tak jak widzicie Jeszcze nie odkoszone, wiecie od między to Sami widzicie takie trawy Rosną, konieczyny są I tak to widać, użytek Dość jeden z gorszych można powiedzieć, a klasowo gleby lepszej Dlatego tu mimo wszystko jeszcze rośnie Sprasowany mam gorszy piasek, tam już gorsze były pokosy, ale powiem wam tak Siano ładnie wygląda, mi się podoba Prasa o dziwo, patrzcie funkcjonuje Sprzęgło zostało przerzucone Od starej I chodzi Jedna osoba mi mówiła, że jakie tulejki wybijałem a to właśnie o te Tutaj na tym mocowaniu wałeczek też jest, no tak, że jakoś tam idzie. No, wycieki w 60. No, pojawiają się. To tak, jest wałeczka sprzęgła. No i z przodu też się pojawiają, są wycieki. No i trzeba chyba remoncik silnika robić. No tak, właściciel tam bym no, poprzednim mówił. A że wszyscy mówią, że przepłaciłem. No, może przepłaciłem, nie mówię, że nie. Ale do tej pory oglądam ogłoszenia na Oliksie, raz tylko znalazłem Zetora 31 za 15 tysięcy i znalazłem jedno 60, coś tańszą, ale też coś, coś podejrzanie tania była według mnie. Oglądałem kilka 60, no i ta w sumie była jedna z tańszych, o której właściwie nie zachwalał, ale jako 60, była 55. No I ona była właśnie taka, że niby po remoncie, w ogłoszeniu wszystko pisało, zajeżdżamy. No, mówi, że nic nie robione było, tyle, że umalowana. No. no i też cena była niższa wobec kabiny. Oglądałem też 3P, to też wycieki miała, też dużo do życzenia. Nie jest to ideal, ale myślałem, spodobało mi się to, że. Jest nieszykowana do sprzedaży i to mnie skłoniło. Patrzcie, prasa też wszyscy mówili, że przepłaciłem i funkcjonuje. Oglądałem dużo, dużo tańszych pras i wiecie co, nie pochodziłyby mi, bo były zjechane, a ta jakoś jest. No także na tyle w filmie. Cześć.